Pomysł nadania imienia rondu pierwszych osadników Ziemi Golczewskiej padł od strony Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Golczewskiej i no, postanowiliśmy wreszcie w to wcielić życie. Tak? I to jest, uważam, maj, piękny okres, zielono, ślicznie, warto to wcielić życie. Nadaliśmy łącznie ze zmianą wystroju Golczewa, wszystkie nowe są tabliczki w Golczewie, nowe ulice. Plus mamy to rondo. Uważam, że to był dobry pomysł, dobry czas i dlatego się dzisiaj spotykamy. Pierwszych osadników w gminie Golczewo to wspominacie i kultywujecie już od wielu miesięcy, prawda? To nie jest tylko, że my to wspominamy, kultywujemy, ale również powstają dwa wydawnictwa na ten temat. Wkrótce wszyscy osadnicy dostaną dwie książki, opracowania, typowe wywiady z pierwszymi osadnikami. Tak? Bo my nie traktujemy jako osadników tylko i wyłącznie osoby, które pierwsze tu przyjechały. My traktujemy osadników, wszystkie te osoby, które się znalazły na ziemi golczewskiej w okresie tam powiedzmy do lat 50. No i dzisiaj mamy otwarcie nowego ronda, nadanie imienia i pani Stefania Bartoń jako najstarsza mieszkanka gminy Golczewo miała ten zaszczyt, prawda, odsłonić pamiątkową tablicę. Rozumiem, że jest pani z tego powodu no, wzruszona. A podoba się pani, że w Golczewie jest teraz rondo imienia pierwszych osadników? Podoba się, czemu nie? Młodzi żyją i już dla nich jest wszystko. Przede wszystkim chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Golczewskiej za pomysł nadania właśnie temu rondu takiego imienia. To jest ich inicjatywa i bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Uważam, że należą się bardzo serdeczne i duże oklaski.